Dzień otwarty w samorządowym przedszkolu imienia Wodnika Szuwarka to wspaniała okazja do obejrzenia nowego budynku przedszkola z pięknymi salami dydaktycznymi, wspaniałym zapleczem kuchennym, pięknym placem zabaw. Ta inwestycja będzie przez wiele, wiele lat służyła całej społeczności zegrzyńskiej, a nowy budynek przedszkola będzie wspaniałą wizytówką miejscowości Zegrze. Dzień otwarty w przedszkolu imienia Wodnika Szuwarka w Zegrzu. Znakomita okazja, żeby spotkało się kilka osób, które miały wpływ na to, że to przedsięwzięcie doszło do skutku, że w tak sprawny sposób zostało zrealizowane. Kluczowe jest to, że dzisiaj setka dzieci z uśmiechami na twarzy chodzi do nowoczesnego, bezpiecznego przedszkola, że mam taką nadzieję, ich rodzice również są z tego zadowoleni, że wprowadzamy tutaj do takiego obiegu oświatowego obiekt, który przez lata będzie służył i tym najbardziej zainteresowanym, ale też myślę, że będzie dumą dla społeczności serockiej, społeczności zegrzyńskiej. Dobra okazja, żeby wszystkim osobom już bez wymieniania, zmienia nazwiska, podziękować, podkreślić, że ta dobra współpraca to był warunek konieczny, abyśmy dzisiaj się mogli z tego obiektu cieszyć. Sądzę, że to też taki dobry wzorzec na przyszłość, ale też manifestacja tego, jak wielką wagę przywiązujemy do zabezpieczenia tych podstawowych potrzeb oświatowych na terenie miasta i gminy Serock, na terenie gminy, która jest dobrym miejscem do życia. Naprawdę serdecznie gratuluję tej decyzji panu burmistrzowi i panu przewodniczącemu i państwu radnym, bo ja wiem, że w dzisiejszych czasach samorządy, które mają bardzo dużo priorytetów i bardzo dużo potrzeb, muszą stawiać na te najważniejsze. Inwestujemy w oświatę, inwestujemy w to, co w danym momencie jest potrzebne. Jak wiadomo, państwo się orientują w tym, w tej chwili przybywa nam bardzo dużo dzieci w wieku przedszkolnym. Tych dzieci jest coraz więcej. Za chwilę to się przeniesie na szkołę, myślimy już o tym przyszłościowo, że potrzebne będą miejsca w szkołach. I tutaj w Zegrzu jeszcze ci, co byli w tym przedszkolu starym, wiedzą, jak ono wyglądało, wiedzą, jak ono wyglądało, w jakim było standardzie, jak różniło się od pozostałych. Temu przedszkolu, po prostu temu miejscu należała się zmiana, gruntowna zmiana. Ta zmiana jest robiona. Mikołaj, Mikołaj, idzie samochodem, bo gdzieś zgubił saneczki, tę mroczną pogodę. Jesteśmy w obiekcie, który ma ponad 750 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Jesteśmy w obiekcie, który powstał w technologii prefabrykowanej, modułowej w bardzo krótkim czasie i o tym przekonywaliśmy na samym początku procesu inwestycyjnego, ponieważ zaledwie 6 miesięcy z małym ogonkiem, ponad 6 miesięcy, ale niewiele, trwał ten proces, żeby wybudować taki obiekt. Przypominam państwu, że w marcu 2023 roku w tym miejscu rosła jeszcze trawa. Mieszkańcy Zegrza, jak również okolicznych miejscowości z utęsknieniem czekali na tą inwestycję, na ten obiekt, który od lat cieszył się zarówno potrzebami mieszkańców, szczególnie młodego pokolenia, i spełnia dzisiaj te wszystkie oczekiwania. Jesteśmy w świetnym obiekcie, nowo wybudowanym, nowo przystosowanym dla potrzeb najmłodszych naszych pociech, przedszkolaków. W niedługim czasie dołączy do tego część żłobkowa. I w tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym przede wszystkim podziękować członkom Rady Miejskiej, którzy w odpowiedzi na apel pana burmistrza zdecydowali przeznaczyć dość pokaźne środki finansowe, aby ta inwestycja mogła być tu w Zegrzu zrealizowana. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy państwu. Dziękujemy ślicznie.